Cześć, jestem Karincia i witam Was w 9. odcinku z serii Studenckie Życie, czyli serii o dodatku Uniwersytet. I witam Was w nowym akademiku, do których przeprowadziłam właśnie Izę oraz Michała. Niestety nie nagrałam tego, ale musiałam troszeczkę to inaczej zrobić, niż myślałam, że to się da zrobić. Po pierwsze, jak widzieliście w poprzednim odcinku, najpierw zakończył semestr Michał, jakiemu wybrałam, żeby właśnie wprowadził się do tego miejsca. Dopiero właśnie po tym, jak wróciłam na parcelę domową, powiedzmy w cudzysłowie, do ich akademika, w którym mieszkali wcześniej, tam rozpoczęło się pakowanie. Jak ono się zakończyło, to Michał się wprowadził tutaj dopiero. I jak weszłam do Izy z powrotem, która została w poprzednim akademiku, to dopiero wtedy było powiadomienie o tym, że się może zaciągnąć na następny semestr. Pomimo tego, że już to sama zrobiłam wcześniej, to się pojawiło wtedy to drugi raz. I wtedy znowu musiałam wybrać, że ona się przeprowadza tutaj. Było pakowanie się, mogłam je zakończyć i ją wprowadzić tutaj, więc to nie było takie łatwe, nie mogłam ich wyprowadzić razem, więc tutaj o tym pamiętajcie, że jak macie dwóch simów, to niestety najpierw musicie przejść przez wyprowadzkę i pakowanie z jednym, a dopiero możecie przejść przez wyprowadzkę i pakowanie z drugim simem. I niestety na jakiś czas wam się te rodziny rozdzielą, więc musicie o tym, powiedziałabym, pamiętać, bo tak się stało na przykład w moim przypadku. Ale przeprowadziliśmy się do nowego akademika. To nie jest ten akademik, który stoi tutaj oryginalnie. Nie, 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 nie. Ten jest znacznie, znacznie lepszy i znacznie, znacznie większy, bo tamten to jest, który tutaj normalnie stoi, on ma zaledwie tam wtedy ile? Chyba ze dwie albo trzy. Jedynie ma sypialnia, więc to jest tak bardzo, bardzo mało, bardzo skromnie jest. Tak bardziej bym powiedziała po domowemu, a tutaj jest bardziej po akademickiemu. Taki akademik bym powiedziała typowo taki troszeczkę na uboku, może taki bardziej ala jakieś właśnie braterstwo, albo jakieś właśnie tutaj bym powiedziała jakieś właśnie inne właśnie przynależność do jakichś innych, bym powiedziała takich amerykańskich grup społecznościowych, no widziałam grup organizacji bym mogła powiedzieć, tak, bo oczywiście akademiki też mogą mieć przynależność do organizacji, ale to oczywiście nic nie robiłam. Jeśli chodzi o to, kto stworzył ten akademik, jak on się nazywa, już Wam pokazuję, to jest ten oto akademik. Stworzyła go ta osoba i tak się nazywa ta parcela, jest bardzo fajna, a więc tak też wygląda, proszę bardzo, tutaj ładnie w środku. Zmieniłam dosłownie kilka spraw, ale takich pomniejszych. Tu jeszcze jest drugi akademik, nad którym się zastanawiałam, jakby ktoś chciał, też bardzo fajny. Ale jednak stwierdziłam, że nie, bardzo ładnie z zewnątrz wygląda, ale jednak stwierdziłam, że troszeczkę dla mnie za małe. Jak widzicie, wszystko to wybierałam 5 stycznia i nad tym się bardzo mocno zastanawiałam. To był drugi taki właśnie akademik, pomiędzy którymi wybierałam, pomiędzy tym, którym wybrałam, a właśnie pomiędzy tym super. Tylko tutaj stwierdziłam, że każdy ma swoją łazienkę i to tak troszeczkę za łatwo by było, ale też naprawdę super wyglądający. Też tutaj macie osobę, która stworzyła oraz nazwę. Te trzy akademiki, a w szczególności ten i ten, naprawdę polecam. I może się tutaj wybierzemy, bo od Lil Simsy pobrałam właśnie bar, który ona stworzyła właśnie do Brightchester. Jest naprawdę też fajny, więc tutaj też możecie go sobie ładnie pobrać. Zresztą chyba ona zrobiła też filmik na YouTubie na temat budowania tego pubu, bo oczywiście Lil Simsy przebudowuje całe wszystkie światy właśnie w grze, więc jak tylko wychodzi, to właśnie wszystkie budowle od EA troszeczkę ulepsza i troszeczkę przerabia, żeby troszeczkę ładniej i lepiej wyglądały. Dobra, zobaczmy, jak wygląda ten akademik. Jak widzicie, wchodzi się tutaj, jest kilka rowerów, jest miejsce na ognisko, jest krzaczek również do sikania, jakby ktoś musiał z niego skorzystać, nie wiem, podczas imprezy. I wchodzimy i tutaj jest taki przedsionek. Ja tutaj dodałam parasolki, bo nie było parasolek. Jak wchodzimy na lewo, to jest jeden pokój, proszę bardzo. I tutaj dalej jest korytarz. Jeśli wchodzimy tutaj na prawo, tutaj mamy taki, powiedziałabym, pokój do zabaw. Dalej za pokojem do zabaw jest również przejście na taras, taki malutki. A tutaj obok mamy również przejście do kuchni, takiej bym powiedziała bardziej z mini jadalnią.
A tu mamy takie to również przejście do tej dużej jadalni, więc to jest jedno przejście. I jak dalej idziemy z kuchni, to tutaj mamy również duży salon, proszę bardzo, więc z telewizorem do posiedzenia. Tutaj mamy ukryte pralnie. I tutaj mamy pokój do kolejnego pokoju, który akurat jest pokojem dla dwóch osób. Ten pierwszy pokój był właśnie pokojem dla jednej osoby, ale tutaj sobie wrócimy od zewnątrz, bo poszliśmy tą stroną. Od tej strony właśnie to był jeden pokój. I tutaj pomiędzy, i tutaj jest wejście do drugiego pokoju, który jest pokojem również dla dwóch osób. I pomiędzy tymi pokojami jest łazienka, a więc jak ktoś chce, to tutaj jest łazienka, do której można się dostać tylko z tych dwóch pokoi. Nie ma wejścia z korytarza, ale tu jakby co naprzeciwko też jest łazienka właśnie z korytarza. No i tak jak mówiłam, jak pójdziemy dalej, to trafimy do tej jadalni, a z tej jadalni trafimy do salonu i gdzie znowu te dwa pokoje. Coś, co jeszcze zmieniłam, to dodałam właśnie w każdej łazience kosz na pranie, skoro tutaj oryginalnie były pralki w tym domu, a nie były żadnych właśnie koszy na pranie, to właśnie dodałam w każdej łazience. I tutaj mamy też również pudełko z ozdobami, które dołożyłam i to chyba byłoby na tyle z tego wszystkiego, co ja dołożyłam. Chyba więcej rzeczy nie dokładałam, tak mi się wydaje. Również mamy tutaj z tego pierwszego pokoju schody na górę. Zobaczcie, one tak fajnie zakręcają, więc ktoś mógł takie mniejsze schody tutaj wstawić. Super sprawa, dzięki tym schodom. Jak wejdziecie na górę, to tutaj jest wejście do jednego pokoju i to jest pokój Izzy, ja już jej go zaklepałam. Później macie wejście do drugiego pokoju i to jest pokój Michała. Stwierdziłam, że wezmę dwa pojedyncze właśnie pokoje, które są w miarę blisko wyjścia, w miarę blisko schodów. I tutaj jest łazienka. Proszę bardzo. I tutaj mamy dalej na korytarzu mamy kolejny pokój, który jest pokojem dwuosobowym i trzeci pokój, który jest pokojem pojedynczym i pomiędzy tymi pokojami jest również łazienka, więc do tej łazienki jest dojście tylko albo z tego pokoju, albo z tego pokoju, więc trzeba uważać, bo mogą Simowie przechodzić sobie przez tę łazienkę i skracać drogę. Ja myślę, że najczęściej będziemy korzystać albo z tej łazienki, albo z tej tutaj łazienki na dole. I ogólnie jak widzicie są cztery łazienki w tym domu, więc myślę, że będzie nam się tutaj dobrze żyło. Zobaczymy zresztą jak się nam będzie żyło, zresztą musimy spróbować też poznać naszych tutaj, bym powiedziała, współlokatorów. To jest jakaś Joanna Burak, może fajnie byłoby Michałem ją poznać, nie wiem czy ją znamy, nie znamy, ale fajnie byłoby ją poznać, ale najpierw fajnie byłoby odrobić lekcję. Oczywiście nadal nie możemy mieć kuchenki, bo to oczywiście jest akademik dalej, więc absolutnie kuchenki nie mamy. Jeśli chodzi o zajęcia, to Michał ma zajęcia we wtorki o 11 i o 15, zaś w poniedziałki, środy i piątki o 8, a więc jutro mamy jedne zajęcia o 8 rano i chyba z tego odrabiamy lekcję, więc nie wciskaj przycisku ocena ryzyka, tak, a więc to odrabiamy, żeby mieć na jutro na 8 rano, a we wtorki mamy i czwartki troszeczkę luźniej, bo troszeczkę później. Za to nasza Iza ma zajęcia. Mogę to powiększyć? Nie, nie mogę powiększyć, już bardziej. Mamy zajęcia w poniedziałki o 8, a później o 15. A we wtorki mamy również na 8 i później na 13. Więc wszystkie zajęcia jakby każdego dnia Iza ma na 8, ale na szczęście nie mamy żadnych takich zajęć, które byłyby tuż pod rząd po sobie, więc to też bardzo fajnie. Teraz odrabia lekcje z marsz maszyn, czyli to są te zajęcia chyba na 8, tak, bo kolejne mamy na 15, a jakby co pole bitew, historii i teraźniejszość mamy więcej czasu na odrobienie, ale oczywiście będę starała się odrobić teraz, żeby mieć właśnie już gotowe na następny dzionek. A więc to Wam chciałam pokazać, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda tutaj właśnie to miejsce. Widzę, że od razu radia poszły w ruch. Od razu ich zmniejszę głośność też na niską, żeby tutaj nam nie wybuchały dźwięki w słuchawkach. Jakby co, to pokoje Michała i Izy zablokowałam, więc inni Symowie nie mają do nich wstępu, tak jak zrobiłam to w poprzednim akademiku. Do obu pokoi może wejść i Michał i Iza, więc Iza może odwiedzić w pokoju Michała, Michał może odwiedzić w pokoju Izę. Jak widzicie, na stanie pokoju była tutaj lodówka mini oraz mikrofalówka, a na stanie tego pokoju była lodówka oraz ekspres do kawy, więc jakby Michał chciał skorzystać z ekspresu do kawy, to może, a jak Iza by chciała skorzystać z mikrofalówki, to również może, bo oboje mają dostęp do tego. Dlatego też tak strategicznie wzięłam te
pokoje i mamy dostęp, powiedzmy, do obu rzeczy. Dość długo się zastanawiałam nad tym pokojem, czy by nam czasami nie wziąć, ale stwierdziłam, że on jest taki naprawdę malusieńki, bym powiedziała. On jest tak naprawdę bardzo ciasny i stwierdziłam, że on byłby nam za ciasny i weźmiemy po prostu te dwa większe, przestronniejsze pokoje. Iza dostała ten trochę większy pokój z racji tego, że oczywiście jest, powiedzmy, tą simką, na której się bardziej skupiam. Jak widzę, tutaj wszyscy zaczęli z nami odrabiać lekcje, super. Marsz maszyn odrobiony, w takim razie jeszcze spróbujmy to pole bitew odrobić, żeby mieć już na jutro z głowy, a więc pole bitew, proszę bardzo, możesz wrócić. Jeśli chodzi o to, co mamy do zrobienia, to mamy prezentację i pracę semestralną, a Michał ma tylko pracę dwie prace semestralne, obym powiedziała tak. Iza, gdzie jesteś? Tutaj wracasz, będziesz odrabiać, a później myślę, że też zjemy coś na szybko, żebyś tutaj nam z głodu nie padła. Ty bardzo szybko odrobiłeś lekcję, super. W takim razie zaczniemy też na wtorek, bo wiadomo, ty później będziesz musiał grać sobie tutaj, więc też będziesz miał mniej czasu na odrabianie tych lekcji, więc im szybciej zaczniemy, tym tobie będzie po prostu łatwiej. I po prostu obojętne, które weźmiemy pierwsze z brzegu. Idzie też już w semestrze ostatnim, bo to jest dla niej ostatni semestr, dla Michała to jest przedostatni semestr. Stwierdziłam, że się już nie będę patyczkować i jej wzięłam wszystkie cztery przedmioty związane z jej kierunkiem studiów. Michałowi wzięliśmy ten jeden przedmiot inny i wzięliśmy mu przedmiot, który się skupia na tych właśnie, na analizie i dyskusji, żeby też mu trochę to podnieść, tę umiejętność, żeby mu było dzięki temu troszeczkę łatwiej we wszystkim. My tu mamy w sumie dwa przedmioty skupione na tym właśnie, na tej analizie i dwie na logice, no ale ona jest na historii, więc ona też ma więcej takich przedmiotów właśnie skupionych na analizie i dyskusji, więc to też jest, powiedzmy, mniejsze, mniej wymagające. Czy my mamy tu jakieś... jak mi troszeczkę klatkuje gra. Czy my tu mamy jakiś kosz na śmieci wewnętrzny, czy tylko zewnętrzny? Dlaczego nie mogę te śmieci chwycić, bo ktoś chce je wynieść? Chyba tak. Tak mi się wydaje, czy ktoś je chwyci i posprząta, no tylko będziesz na to narzekać, czy rzeczywiście je chwycisz i posprzątasz? Posprząt. O, super, fajnie, bardzo ładnie. No to bardzo się cieszę, a gdzie je wyniesiesz? A, tu mamy kosz, nie zauważyłam kompletnie, za tymi schodami mi się tutaj schował, super. Dobrze, a więc tutaj sobie odrabiasz lekcję i później zjesz mi coś na szybko, bo jesteś głodna. I oczywiście później idziemy spać, bo wiadomo, trzeba się wyspać na jutro na 8 rano, oczywiście w sumie na każdy dzień na 8 rano. Jeśli chodzi o Twoją aspirację tutaj, to musisz jeszcze udzielić 5 korepetycji studentom i zaliczysz sobie ten etap aspiracji, zostanie nam do zrobienia tylko ostatni etap, a więc też w sumie super, że zostało nam już tylko tak naprawdę te korepetycje, albo powiedzmy aż te korepetycje, bo je się naprawdę długo robi. Ale chciałabym je skończyć do końca tego semestru, więc chciałabym, żeby ona je skończyła, zanim skończy studia, więc to też będę nad tym pracować, żeby to też w miarę jakoś wyszło, żeby po prostu one nam po prostu tutaj może... O, i mamy maksymalną ilość analizy. Izabela może brać udział w profesjonalnej debacie na mównicy, potrafi także wypowiadać się w eksperckiej pozycji. Korzystając z zestawu mównicy, to dobry sposób na zarobienie paru dodatkowych simoleonów, super. No dobrze, to sobie ładnie weź coś do jedzenia. Ja chciałam sprawdzić, kiedy my mamy kolejne spotkanie klubu, bo fajnie byłoby się na nie wybrać. I kolejne mamy w środę o 16, później w czwartek o 20, później ta runda dyskusyjna, więc na pewno w środę musimy iść i sobie też pozdobywać punkty do naszego studiowania. Kochana, po co idziesz odrabiać, czy oglądać telewizję? Lepiej zjedz i idź spać, bo ty jesteś zmęczona. A, jeszcze oczywiście musiałabym zrobić oczywiście automatyczne przełączanie świateł w wszystkich sypialniach, bo myślę, że nie będziemy tego robić na korytarzach, ale myślę, że w sypialniach jak najbardziej. Więc automatyczne przełączanie to pomieszczenie. O, i sypialnie sobie wygasimy, żeby Simowie nie spali przy zapalonych światłach. O, super, a więc wszystkie, powiedziałabym tu, wygaszone. Super, super, super. Jak skończysz jeść, Michał, bo widzę, że ty też odrobiłeś pracę domową, ale nie chciałabym, żeby mu się przerwało jedzenie tego ciastka, no. Jak już zjadłeś ciastko, no to cóż.
Chciałbym, żeby jeszcze, wiecie, się wysikał, wykąpał i poszedł spać, więc tutaj tak to sobie zrobimy, tylko niech skończy, o właśnie, ładnie jeść ciasteczko i może iść siku, prysznic i może iść spać. Nie mam pojęcia, w jakich pokojach kto śpi, tutaj już się nie zastanawiałam nad tym. Widzę, że tam śpi dwóch panów, tu śpi Joanna, tu śpi Adrian, tu śpi Kinga, więc mamy pokój koedukacyjny, tu śpi Bogusław i tu śpi Arek, dobrze mówię? Artur, przepraszam. No, a więc widzicie, mamy jeden na dole pokój koedukacyjny, a tu śpi jeszcze Ignacy. Okej, okay, dobra, więc super. Więc myślę, że widzimy się rano, jak będziemy, kurczę, wysyłać simów na zajęcia, bo oczywiście jestem ciekawa, gdzie będą mieli zajęcia w tym semestrze. Za chwilę powinien się rozpocząć semestr, ale boję się, że za chwilę dostaniemy też ten bug, gdzie nie automatycznie wtedy Iza i Michał nie pójdą na zajęcia i nie będę wiedziała, w którym budynku mają te zajęcia, więc mam nadzieję, że on się nie pojawi, ale oni oboje mają zajęcie na 8, a właśnie to się lubi właśnie pojawiać, gdy Sim ma zajęcia na 8 i właśnie zaczyna się semestr. I właśnie jest początek semestru i nam nie powiedziało, gdzie oni mają zajęcia. Iza, weź zjedz i mnie nie denerwuj, bo wy musicie iść na zajęcia, kurczę, a ja nie wiem, gdzie wy te zajęcia macie. I to jest ten wielki, duży ból. Do budynków mamy też dosyć daleko, to jest ten jeden, to jest ten drugi. I właśnie one są dosyć daleko, więc to nie jest, wiecie, że mamy bliziutko, bo tu mieliśmy dosłownie blisko, a tu mamy troszeczkę dalej. Więc ja podjadę tutaj, ale jak się okaże, że źle wybrałam, to po prostu jeszcze raz odpalę grę i zobaczymy, czy rzeczywiście tutaj mieli te zajęcia. Dałam podjeść rowerem? Podjeść rowerem, dobra. Widzę, że nie skończyliście jeść, ale tak będzie musiało być, bo kurczę, trzeba iść na te zajęcia. Troszeczkę za późno ich obudziłam, bo ich obudziłam o 6 rano, oni tu jeszcze gadają i w ogóle. Idźcie na zajęcia, kochani. No. Wybieramy się. Raz, raz, raz. Halo? Dobra, idziesz. Michał? Michał, też nie gadamy. Też się proszę ładnie wybrać na zajęcia. Halo? Się boję, bo kurczę, tak się ociągają. Halo? Michał? No, proszę się ładnie wybrać na zajęcia. Im obu widzieliście, kliknęłam razem. A tu się jakoś... Nie, nie wiem, czy oni tutaj nie mogą przejść, bo kurczę... Idą tak naokoło, tu byłby na pewno szybciej. Wiecie co? Ja pomiędzy odcinkami tutaj sprawdzę i może coś tutaj pousuwam, poprzestawiam. Może usunę tutaj te wieże, te krzesełka różne, bo kurczę, jak nie mogą tu przejść, no to troszeczkę lipa. Ja nie wiem też, czy za bardzo na przykład te niektóre rzeczy te nie przeszkadzają i na przykład przez to nie mogą simowie przechodzić przez różne miejsca. Oje, dopiero wsiadacie na rowerki. O Jezusiu... Nie wystarczy wam czasu, oni nie dojadą na czas. Ale chociaż zobaczymy, czy dobry budynek im dałam. Jeśli zły, no to po prostu, no cóż, za chwilę wczytam grę i zobaczymy, czy... I poślę ich po prostu do dobrych budynków, no bo jak widzicie, dopiero teraz im się załączyło iść na zajęcia. Zobaczymy. Michał, Iza, gdzie mieliście mieć zajęcia? I idźcie szybko na te zajęcia, Iza. Raz, raz, raz. Jeśli chociaż... O, Iza już dobra w tym drugim budynku. A Michał? Halo, Michał, na zajęcia proszę. Oni oboje w drugim budynku mieli. No dobra, w takim razie robimy cięcie. Ja ich poślę na odpowiednie budynki. I widzimy się już, wydaje mi się, po tych pierwszych zajęciach. Ja może też, jak ich już wyślę na odpowiednie budynki, to też wejdę do trybu budowania i zobaczę, co tam by trzeba zmienić, żeby kurcze simowie chodzili normalnie. No, oczywiście widać, że ktoś tworzył te akademiki, kto niestety nie testował ich, czy wszędzie można przejść, więc tutaj wiadomo, to była taka budowla dla budowli, a nie budowla, żeby była funkcjonalna troszeczkę. Wróciliśmy po pierwszych zajęciach do domu. Wydaje mi się, że jak obróciłam tutaj właśnie ten stół właśnie do grania w piłkarzyki, to teraz zrobiło się tutaj miejsce, żeby przejść. O, widzicie, nawet tutaj Sim idzie, więc jest super. Drzwi też powinny też być do przechodzenia. Co ty? Iza, robisz? Po co jakiś komputer będziesz grała? Halo? Jedz i tutaj jedz i tylko to rób, a nie jakieś jeszcze granie w komputery i inne sprawy.
Michał, nie rozmawiaj z nikim innym. Proszę tutaj ładnie się skupić na jedzeniu. Ewentualnie możesz zmienić strój. Nie mam pojęcia jedynie, czy jest dojście tutaj do tej pralki, bo ona jest, tak bym powiedziała, właśnie jeszcze też zasłonięta tymi zasłonkami, więc nie mam pojęcia, czy ją się będzie udawało, powiedzmy, zrobić. Tutaj widzę, że na dole nie ma żadnego prania. To dziwne. Halo, nie pojawia nam się pranie? Nie pojawia nam się, bo ten kosz ma w sobie pranie, więc jestem ciekawa, jak to będzie. Proszę bardzo, Iza tutaj usiadła. O, widać, Simowie też tańczą. Nasz Michał tutaj usiadł. Jestem ciekawa, czy ktoś będzie w stanie grać w piłkarzyki albo w tutaj stół do ping-ponga. Zresztą Michał za chwilę może nam przetestować. Iza myślę, że nam odrobi lekcję i też bym chciała, żebyś Iza tak bardziej się też skupiła na tym, żeby właśnie zjeść. Odrobić lekcję na jutro, tak? Bo jutro mamy opór i rewolucję oraz energia, zasoby i konsumpcję. O właśnie, najpierw na energię, zasoby i konsumpcję byśmy odrobili pracę domową, a później właśnie na ten opór. I oczywiście ty idziesz dzisiaj jeszcze na 15 na zajęcia. Tutaj chyba jakaś impreza jest, tak? Bo widzę, że gość imprezy, jakieś nieznani mi simowie tutaj przyszli. I Mane też jest jakąś nieznaną simką, proszę bardzo. Impreza trwa w dobre. Spróbuj poćwiczyć tutaj granie. Zobaczymy, czy się w ogóle uda. Proszę bardzo. Jestem ciekawa. Chciałabym zobaczyć, czy w ogóle się da. Więc tutaj widzę, że chyba tak. Spokojnie możesz. A czy mógłbyś zagrać z kimś? A zagraj w Sokponga w przeciwko. I na przykład niech to będzie Kinga Żubr. Proszę bardzo. Spróbujmy. Nie wiem, czy tutaj gdzieś Kinga jest w okolicy. Ale spróbujmy. A, tutaj jest w łóżeczku. Okej. Okay. Jest, zobaczmy, tylko niech do nas podejdzie, to zobaczymy, czy da radę pograć. Iza, gdzie odrabiasz lekcję? W tym, tutaj, no dobrze, w tym miejscu. Może nikt ci nie będzie tam przeszkadzał, zobaczymy, jak sobie wybrałaś granie w tamtym miejscu, to okej. Okay. Dobra, Kinga. Tutaj widzę, Michał może dojść, super. A Kinga? A nie, to jest Zofia Bocian. Gdzie jest Kinga? A, tu jest Kinga, proszę bardzo. Czy Kinga będzie w stanie dojść? Będzie w stanie dojść, a więc jesteśmy w stanie spokojnie sobie tutaj pograć w tę grę. Super, super sprawa, dobra, tylko jeszcze możesz zrobić z nią wesołe zapoznanie. Nie musimy grać do końca, powiedzmy, że był remis. Ważne, że działa. Chwilę może się też napijemy jakiegoś soczku, może jakąś stójkę na beczce spróbujemy wykonać. Widzę, że Simowie sobie chyba poszli, a więc krótka ta impreza, super. Wykonaj stójkę na beczce właśnie z Kingą spróbujmy. Ja wiem, że jej się chce siku, ale spróbujmy z nią wykonać tutaj stójkę na beczce, proszę bardzo. Michał, zapytasz ją o to? Czy nie bardzo? Widzę, że troszeczkę gra jakby się przycina. Okej, okay, ale widzę, dobra, upłynniła się. Może było troszeczkę za dużo simów czy coś. Kinga, ty idziesz na zajęcia? Nie. Chodź, pomożesz nam wykonać tę stójkę na beczce? Czy idziesz jednak na zajęcia? Czy możemy na ciebie liczyć, Kinga, czy nie możemy? Chyba jednak nie możemy, dobra, to sobie chociaż weź tutaj kubeczek soku, który tutaj jest. I czy ty masz zaczęte, a nie masz zaczętych na jutro tej pracy domowej z wciśnij. Okej, okay. I z dzisiejszej oczywiście też już jest nieodrobiona, więc to wciśnij też sobie możemy, o, wciśnij przycisk, podejmij decyzję, też sobie możemy pracę domową odrobić, jak ci Iza idzie. Dobrze, bo ty dzisiaj na 14 na zajęcia. A propos, właśnie, sprawdźmy, gdzie kto ma zajęcia jeszcze dzisiaj, żebyśmy już mieli ogląd. Wiemy, że na pewno tutaj mam jakieś zajęcia. I masz tu wszystkie 4. Okej, okay, super, dobra, prosta sprawa. Jeśli chodzi o Michała, wszystkie 3, a więc wszystko mamy w tym semestrze, w tym budynku, więc po prostu będzie łatwo. Nawet sobie nie muszę tego zapisywać, bo wiem, że wszystko jest w jednym budynku. Super sprawa. Skorzystać, proszę bardzo. Nie pojawiło się nadal tutaj żadne pranie? Nie, bo chciałabym też zobaczyć, czy będziemy mogli zrobić pranie, a zresztą możemy spróbować na przykład przynieść to, zrób pranie, a włóż do pralki, brak dostępnej pralki. I nie podchodź tu, nic nie rób tutaj. Czy to oznacza, że ja nie mogę skorzystać z tej pralki, czy to oznacza po prostu, że brak pralki na danym piętrze. Nie wiem, jak to działa, wiecie, w posesjach wielopiętrowych. O, proszę bardzo, Malcolm, znajomy współlokatora. Proszę, proszę. Proszę bardzo, panie Malcolmie. No proszę, odwiedza nas pan tutaj u nas. Jeszcze z nami chce rozmawiać?
No dobrze. No dobrze, Malcolm. Nie wiem, dlaczego tutaj położyłeś ten kubeczek po piciu. Halo? I za odrobione lekcje? Odrobione. I za chwilę będziesz miała zajęcia, bo ty masz zajęcia na 15, więc powoli będziemy się wybierać w tę stronę. I oczywiście po zajęciach idziemy sobie na to spotkanie klubu dyskutantów. Bo oczywiście ono się zaczyna chyba o 16 czy jakoś tak, więc tutaj też na pewno sobie tam idziemy. Iza, wstajesz? Wstajesz. Wstajesz i idziemy. Ruszamy na zajęcia. Ja wiem, że jest wcześniej. O, i teraz simowie mogą przechodzić każdymi korytarzami. Widzę, że jedynie nie tutaj, więc tu muszą obchodzić naokoło, bo tu jest za mało miejsca. No dobrze, no ale nie ma tego złego, więc tutaj powiedzmy jest w miarę okej. I zajedziesz na zajęcia? Halo? Iza, ziemia do Izy. Gdzie nie lubię, jak simowie siedzą i nic nie robią, czy stoją i nic nie robią. No i oczywiście, już oczywiście się musiałaś zbagować, co nie? Mówiłam, żebyś sama tutaj dojechała, to byś już dawno była w drodze na zajęcia. A tak to widzisz, kurczę, się zbagowałaś. No, ruszaj na zajęcia, kochana. Iza, no... Matko Święta, no jak te dzisiaj simy długo myślą, no naprawdę, to im... O, muszę chyba i wcześniej wysłać na zajęcia, to dotrzyj wcześniej, tobie pokrzyżowały plany, naprawdę. Już byś dawno była w drodze, zobaczymy, czy zaraz dotrzesz na czas. Michał, w sumie możesz iść spać, tak? Bo idziesz się zdrzemnąć. Tak, w sumie mógłbyś, bo jesteś trochę zmęczony. Nie będę przyspieszała czasu, bo jak przyspieszę czas, to ona... w sumie interakcja trwa długo, więc... Jak chcecie coś zrobić na czas, to lepiej trzymać się pierwszego tempa, bo jak robicie drugie, trzecie, to interakcja nie trwa dwa razy tam, trzy razy szybciej, a czas płynie dużo szybciej, więc nie warto czasami właśnie robić czego dwa, trzy razy szybciej, ale widzę, że i tak jesteśmy na czas. Dobra, troszeczkę spanikowałam, ale może gdybym przyspieszyła, to by po prostu nie było to tak dobrze, ale jest ok, super. Dobra, więc na jutro mamy pracę odrobioną, wtorkowa... A nie, nie mamy. Opór i... Aha, opór i rewolucja nie. Ale tutaj energia i zasoby. Okej, okay, a więc jeszcze opór i rewolucja, jak wrócisz z zajęć, musimy odrobić. Idziesz na zajęcia? Bardzo ładnie. O, poszłaś na te zajęcia, czy nie poszłaś? Iza. Halo. Ojejusiu, Iza, nie denerwuj mnie dzisiaj, naprawdę. Będziesz tak stała teraz, co nie? Dobra, ja nie chcę, żeby ona straciła zajęcia, więc ja oszukam tutaj. Ale to jest bug, który mnie naprawdę... I to jest bug. I ja w tym momencie się nie czuję źle, że ja tutaj czytuję czy coś. Nie, proszę bardzo. Halo. Tak, powinna opuścić ten wykład. Proszę bardzo. Teleportuj się. O, no i teraz wyszłaś z niego, tak? Idź na zajęcia, durna dziewczyno. No, kurczaki, no. I gdzie co ja muszę robić, żeby ona poszła na zajęcia? Rób notatki, tak? Dałam ci, no rób notatki, tak. O, i się oczywiście zblokowała z innym simem, co nie? Bo weszła, wszedł jeden w drugiego i kurczę, już nie poszła na zajęcia. Już by stała tutaj tak zblokowana godzinami. Och, Iza, naprawdę. Naprawdę mnie to troszeczkę denerwuje. No bo to jest taki głupi bug. Zrobiłam wszystko, żeby moja synka dotarła na zajęcia, żeby była tutaj szybciej, a przez głupi bug, gdzie się stanęła z innym synem w tym samym miejscu, się nie mogła ruszyć i już by na zajęcia nie poszła na czas. To jest według mnie taki bardzo, bardzo, bardzo głupi bug. Ale okej, wszystko poszło dobrze, więc to jest najważniejsze. No to co, to teraz lecimy sobie właśnie do domu studenckiego, żeby właśnie tam sobie zdobyć plusy do oceny, bo oczywiście wiadomo, jak sobie pójdziemy tutaj, spotkamy się z innymi członkami naszego klubu, to będziemy mieli plusy. O, jeszcze oczywiście jakiś współlokator zabrał się z nami, no bo oczywiście gdzieś wychodzimy, bla bla bla. Dobra. Michał, czy masz wszystkie prace odrobione? Nie, jeszcze tych z... Ciśnij przycisk, nie masz odrobiony. Ha, bo ja ci w końcu anulowałam to, więc dobra, okej. Więc możesz wciśnij przycisk odrobić pracę domową.
A Iza oczywiście w tym czasie nie pójdzie na parcelę domową. Porozmawia z członkami gildii. Proszę bardzo, więc jak najwięcej. Proszę. Nie no, myślę, że kilka interakcji fajnie byłoby zrobić. Tutaj coś jeszcze jest tutaj, na przykład o właśnie ćwil. O, wypowiedz się w eksperckiej pozycji, z eksperckiej pozycji może byśmy spróbowali. Tutaj ćwiczyć dyskutowania przez 2 godziny nie będziemy, ale co najmniej coś się tam spróbujemy wypowiedzieć. Może też później tutaj zjemy jeszcze jakąś kolacyjkę, do której jest to wydarzenie aż do 20, więc dość sporo czasu. Myślę, że może jeszcze tutaj odrobimy jeszcze jakieś lekcje i inne sprawy, ale się też powypowiadamy chwilę. Czy oglądanie dyskusji też nam da jakieś plusy? Bo chyba tutaj panie zaczną za chwilę. Nie idziesz nigdzie. Będą chyba za chwilę dyskutować. O, Michał. Ty będziesz pracował z domu. Zawsze jak jest e-sport, to wybieram raczej pracę z domu. I on tutaj będzie za chwilę musiał sobie właśnie pograć z innymi simami w SimStarcie, ale niech jeszcze mi tutaj ładnie odrobi lekcję. Może też niech coś zjemi za chwilę też. I super. I znowu gra mi coś dzisiaj. Przycinanie. Może się coś tutaj ładuje czy coś. I za nie idziesz do domu. Jak chcesz gdzieś iść, to podejdź tutaj, ale coś się zawiesza. Może za chwilę jakoś tak zacznie płynniej działać gra. Halo? O, dobra, jak spauzowałam grę, to troszeczkę powiedzmy się odwiesiła. Też jest obserwuj dyskusję jako plusik, więc też możemy sobie chwilę ją poobserwować. Proszę bardzo, poobserwuj dyskusję. Może też jakieś tutaj plusiki dostaniesz. Porozmawiaj z członkiem gildii tutaj też, a oglądanie dyskusji trwa długo, więc może jednak nie. Powitajmy tutaj Mikołaja Przyzwańca. Proszę bardzo. Ja bym chciała zobaczyć, co jest to wypowiedź się z eksperckiej pozycji, proszę bardzo. I mamy świetną reputację, super. Proszę bardzo, wypowiedz się z tej eksperckiej pozycji. Mamy chwilkę czasu. A ktoś tego używa, co nie? To Klaudio może by się z nami zapoznała. Odciągniemy cię od dyskutowania. Nie ma tak jak odciągnąć Sima od dyskutowania. Ej, halo, ja chciałam. Halo. Proszę bardzo, proszę ze mną porozmawiać. Halo. Proszę ze mną porozmawiać, proszę nie dyskutować ze sobą. Ja chciałam dyskutować, o. Proszę bardzo, odciągnęłyśmy ją i teraz się możemy wypowiedzieć z eksperckiej pozycji. Proszę bardzo. Michał, odrobiona praca domowa? Jeszcze nie, okej. Dobra, Iza, pójdziesz dyskutować? Pójdziesz, super sprawa. Chciałabym zobaczyć, jak to długo trwa, co to w ogóle jest. Dzięki komu będziemy? Czy po prostu będziemy przemawiać? Oni słuchają? Chyba tak. Tak mi się wydaje, więc to nie jest dyskutowanie, to jest bardziej takie przemawianie, bym powiedziała. Weźmy sobie jeszcze coś do jedzenia. Może spaghetti, proszę bardzo. Ile ci tej pracy domowej jeszcze zostało? 50%. A ty na którą masz jutro te zajęcia? Na 11. Okej. Ale pamiętajmy, że on też musi za chwilę w SimStarsie pograć z drużyną, więc to też nie możemy tego zbytnio przyciągać. Po prostu ja dobrze, że on ma komputer, to on po prostu wyciągnę komputer i pogra właśnie na komputerze. Dobra, skończ tę pracę domową na dzisiaj. Najwyżej ją jeszcze sobie jutro odrobimy, bo to SimStarcie naprawdę musimy mu zrobić, ale myślę, że ja to sobie zrobię raczej już pomiędzy odcinkami. Tutaj oczywiście jak Iza skończy dyskutować, to też sobie nią poodrabiamy lekcje. Na jutro mamy jeszcze do zrobienia opór i rewolucję, więc już tu od razu zaznaczę, już kilka tam interakcji z innymi simami zrobiliśmy, więc powiedzmy coś tam jest już gotowe. Myślę oczywiście, że jak pójdziemy w czwartek do baru, to zrobimy troszeczkę więcej interakcji. Postaramy się też w sobotę, jak będzie ta runda dyskusyjna, zrobić też tutaj jeszcze też jakieś interakcje z innymi simami, więc na pewno się postaramy tutaj ładnie z innymi simami razem działać. Czy już nam się skończyło wydarzenie? Nie, ono nadal trwa, więc jeszcze mamy godzinkę, więc zobaczmy, co to będzie ta dyskusja. O, proszę bardzo, i dostaliśmy Simolony, mądre słowa. Proszę bardzo, dostałaś jakiś plus, nie za bardzo widziałam, ale okej. 542 Simolony, to jest fajny zarobek za coś takiego, super sprawa. Michał, zjadłeś? A, nie zjadłeś i gadasz z innymi simami. Dobra, później ci tu ustawię komputer, albo obok twojej siostry ustawimy komputer. Tam jest bardziej taka część jadalniana. Ja myślę, że może tu sobie tobie postawimy komputer.
I sobie zrobisz, graj w gry, graj w SimStarcie i graj z drużyną. Co tu jest? Niezrównoważone posiłki przecież? No dobra, jest okej, okay, dobra, teraz zjedliśmy coś porządnego, więc jest okej. Okay. A ty Iza, właśnie Iza, ty musiałabyś zjeść, dopóki jeszcze tutaj sobie nam barman nie idzie i ty może sobie zjesz smażonego konia, proszę bardzo. Póki jeszcze tutaj, powiedzmy, mamy możliwość wzięcia jedzenia właśnie stamtąd. Michał będzie grał w SimStarcie i ważne jest, żeby Michał tutaj dograł do końca, więc ta cała pętla musi mu przejść, więc tutaj nie można tego przerywać. On to musi dograć do końca. O, proszę bardzo, ładnie. Jeszcze chyba zdążyłyśmy zamówić jedzonko. Nie wiem, czy tam do 21, czy do 22 wydają to jedzenie, ale pewnie za chwilę też, albo niedługo kończą serwis, więc to też warto o tym pamiętać, żeby później czasami nie przyjść za późno. Czy my mamy ten opór i rewolucję o 8? Nie, o 13.30, okej, okay, a więc jakby co? Na 8 rano mamy odrobione za... No nie, no Michał! Kurczę. Dobra, zamienimy mu to, bo ja bym chciała, żeby sobie pograł w to SimStarcie i żeby tutaj dograł do końca, więc tutaj... No zamienię mu ten już komputer, niech już ma ode mnie, dobra, ale w tym momencie sobie zakończymy, bo i tak już jest za długi odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja myślę, że sobie czwartek pogram pomiędzy odcinkami sama. Piszcie, jak Wam się podoba nowy akademik. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!